Czekasz na tę jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to, co ja. Ej, za krótko trwa godzina. Niech się chwila ta zatrzyma. Moim szczęściem chcę nakarmić calutki świat, zdziwiony tak. Wielka miłość nie wybiera, czy jej chcemy, nie pyta nas wcale. Nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tak zmiąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w to zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie. Bardzo serdecznie witamy wszystkich, ja jako kierownik, wszyscy nauczyciele, witamy zaproszonych gości, jak również uczniów na kolejnej akcji z cyklu Cała Polska czyta dzieciom. Ja tylko przypomnę tym, którzy nie wiedzą, ponieważ wy jesteście w niedzielę, druga grupa uczniów jest w sobotę, że pierwszy cykl tej akcji odbył się 6 grudnia, miał tytuł Mikołajek na Mikołaja. Wtedy nauczyciele i zaproszeni goście czytali uczniom fragmenty Mikołajka. Dzisiaj, ponieważ no, mamy taki szczególny dzień, wczoraj był 14 luty, walentynki, u nas walentynki trwają jeszcze dzisiaj w szkole, tematem naszego spotkania, kolejnej edycji Cała Polska czyta dzieciom, są różne oblicza miłości. Dlatego zaproszeni goście będą, jak również wasi koledzy z naszej szkoły, będą wam czytali fragmenty o miłości. No troszkę możecie się śmiać, że o miłości, prawda? Tutaj widzę, że młodzi się podśmiechują. Ale musimy sobie powiedzieć, wszyscy doskonale wiecie, że miłość ma różne oblicza. To nie jest tylko miłość kobiety do mężczyzny, mężczyzny do kobiety, dziewczyny do chłopaka i chłopaka do dziewczyny, tak? Jak tutaj przyjrzycie się dobrze, zobaczycie na naszej dekoracji, że są różne rodzaje miłości, tak? Może być miłość do przyrody, może być miłość do syna, czy do córki rodziców. Tak samo dzieci do swoich rodziców. Tak? Może być też miłość do ojczyzny. No my szczególnie będąc tutaj na emigracji tęsknimy za naszym krajem Polską, prawda? Więc to też nazywa się, prawda, miłość. Kochani, żeby jeszcze bardziej przybliżyć wam, co to takiego jest ta akcja Cała Polska czyta dzieciom, koordynator programów w Irlandii, pani Katarzyna Iwko, przedstawi wam główne idee i założenia.
Dobrze? Chciałam, żebyście uważnie posłuchali, a później nastąpi czytanie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No troszkę tak szkoda, że nie ma Waszych rodziców, bo tak naprawdę ta odezwa całej tej akcji jest skierowana do Waszych rodziców, bo to oni powinni Wam pokazać, czym jest czytelnictwo, a my tutaj jako nauczyciele też ich chcemy w tym dziennie wspierać. Ale macie zadanie, teraz Wy macie zadanie domowe, które macie przekazać rodzicom. Zadanie domowe polega na tym, że Wasi rodzice codziennie muszą czytać Wam po 20 minut. 20 minut dziennie czytania, dobrze? Może to być literatura, mogą to być lektury, może to być jakaś literatura, którą Wy sobie najbardziej lubicie, mogą to być takie książki, które lubią rodzice, a chcieliby Was z nimi zainteresować, dobrze? I powiedzcie rodzicom, że to jest teraz, skoro my jesteśmy w tej akcji, jesteśmy czytającą szkołą, to jest zadanie domowe dla nich i oni z tego zadania domowego przez Was będą rozliczani, dobra? Tak? Tak? Tak. I jak wiecie, nauczyciele na lekcjach też Wam pewnie czytają i chcemy Wam pokazać, a może już niektórzy z Was o tym wiedzą, że czytanie bogaca, tak? Rozwija naszą wyobraźnię, tak? Dzięki temu możecie pisać piękne prace na język polski, nauczyć się pięknie języka polskiego, pisać bez błędów ortograficznych, także same plusy, tak? To Was ma po prostu rozwijać. Także porozmawiajcie z rodzicami i bądźmy taką przykładową, czytającą szkołą. Każdy z Was czyta lektury, które ma na lekcje zadane, żeby nie było, że jakieś tam opracowania, tylko czytamy lektury, czytamy książki, dobrze? I dzisiejszy dzień jest taki też szczególny, ponieważ utwory, które wybraliśmy, to są utwory klasyków naszych polskich. I chcemy Wam przybliżyć może takiego przez Was czasami znienawidzonego Mickiewicza, Tetmajera, Gałczyńskiego, ale chcemy Wam pokazać, jak oni pięknie piszą właśnie o tym cudownym uczuciu, jakim jest miłość. I chcemy, żebyście przez to sięgnęli też do naszej pięknej polskiej literatury. Tak? I to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. A teraz posłuchajcie uważnie. Pierwszy rzut pójdzie dzisiaj nam ksiądz Rafał Siwek, tak, który przedstawi nam, co to jest esencja miłości, a cała esencja miłości zawarta jest w liście do Koryntian, w hymnie o miłości. Posłuchajcie. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
będąc po brawach, to podobało się, tak? Już wszyscy wiecie, co to jest esencja miłości. No a teraz coś bardziej dla młodzieży również. Co to jest pierwsze zauroczenie? Pani Katarzyna Piernacik, nauczycielka języka polskiego, którą doskonale znacie, przeczyta wam fragment Szatana z 7 klasy Kornela Makuszyńskiego. Prosimy. Kornel Makuszyński, Szatan z 7 klasy. Adaś patrzył z radosnym zdumieniem na śliczną dziewczynę. Jasnym było, że nie spodziewał się w rodzinie profesora, nie odznaczającego się wybitną urodą, tak rozkosznego zjawiska. A i to było jeszcze jaśniejszym, że grom w niego uderzył. Gromy z jasnego nieba są zjawiskiem dość rzadkim, w tej chwili zaś nie ulegało wątpliwości, że siarczysty piorun strzelił z fiołkowych oczu wprost w serce Adasia i wywołał w nim przedziwne kataklizmy. Z nagła oszołomione serce zaczyna pląsać w nieszczęsnej piersi, podnosi się ku górze, opada na dół jak kamień, wreszcie zaczyna tańczyć zgoła nieprzytomnie. Nie mogą też pojąć najwybitniejsi psychologowie świata, dlaczego młody człowiek, z nagła porażony spojrzeniem błękitnym, lazurowym, piwnym, zielonkawym, fiołkowym, orzechowo-złocistym, szarym lub czarnym, jak piekielna smoła, przybiera pozór zatwardziałego idioty. Najcięższy wróg, gdyby Adaś miał wrogów, nie mógł mu odmówić zgoła niepowszechnej inteligencji, tryskającej jasnym strumieniem z jego oczu, a oto po chwili oszołomionego zdumienia na miłej gębie nieszczęsnego Adama ukazał się wyraz, jaki zwykł przybierać ciemny kmiotek na widok czegoś ponad ludzkie pojęcie cudownego. Coś się na niego zwaliło, coś go stłamsiło, jak burza tłamsi zboże. Tak się czuł jak człowiek, którego ktoś twardą, sękatą pięścią zdzielił przez mądry łeb. Zamroczyło go. Świat mu się stracił, jak mówił jeden góral, któremu głaz zleciał na ciemię. Z całego świata pozostało jedynie to, co było na nim najpiękniejsze. Dwoje fiołkowych oczu. Bardzo dziękujemy. A teraz wasi koledzy, Maja Kurzac i Mateusz Rzebuski, uczniowie klasy pierwszej LO, przedstawią wam rozmowę liryczną Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w której będzie przedstawiona miłość do kobiety. Powiedz mi, jak mnie kochasz? Powiem. Więc? Kocham cię w słońcu i przy blasku świec, kocham cię w kapeluszu i w berecie, w wielkim wietrze na szosie i na koncercie. W bzach i w brzozach i w malinach i w klonach, i gdy śpisz, i gdy pracujesz skupiona, i gdy jajko rozdrukujesz ładnie, nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. W taksówce i w samochodzie bez wyjątku, i na końcu ulicy, i na początku. I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz w niebezpieczeństwie i na karuzeli. W morzu, w górach, w kaloszach i w boso, dzisiaj, wczoraj i jutro, dniem i nocą. I wiosną, kiedy jaskółka przylata. A latem, jak mnie kochasz? Jak treść lata. A jesienią, gdy chmurki i humorki? Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki. A gdy zima posrebrzy ramy okien? Zimą kocham cię jak wesoły ogień, blisko przy twoim sercu, koło niego, a za oknami śnieg, wrony na śniegu. Dobrze, a teraz miłość do syna przedstawi wam pani Renata Zasada, którą doskonale tutaj znacie, nauczycielka historii w naszej szkole. Jest to fragment tekstu Memu synowi Kazimierza Przerwy Tetmajera. Posłuchajmy. Mój synku mały, teraz czuję, jak w sercu wiara rodzi się. Cóż ja potrafię, cóż zbuduję, jeśli inaczej fatą chcę? I szukam Boga koło ciebie, i szukam jakichś dobrych sił, aby mi strzegły, synku, ciebie, abyś ty żył mi, abyś żył. Dziecino moja, ciebie bawi zabawka, ale w oczach twych już się duch jasny, mocny jawi i dumą myśli ma twój śmiech. Dziecino moja,
złapać za mnie ten, co był winien światu, dług i na mym grobie powieść dla mnie złamany miecz, złamany pług. Kolejny tekst przeczyta nam pani dr Monika Lamowska. Będzie w nim przedstawiona miłość do ojczyzny, o której dzisiaj wspominałam wam, tak? Będzie to moja piosenka 2 Cypriana Kamila Norwida. Posłuchajmy. Do kraju tego, gdzie drużynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie równie niewinnej, tęskno mi, panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi, panie. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi i tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej, tęskno mi, panie. I ostatni tekst, który wyrażona będzie miłość, tym razem do przyrody, przeczyta nam mama Weroniki Kocurkiewicz, pani Urszula Kocurkiewicz. Będzie to wiersz Wysokie drzewa Leopolda Stapa. O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa? W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, pogłębiona odbitych konarów sklepieniem. Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu, w bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze. Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę. Zwolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza i zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa, z których widmami rośnie wyzwolona dusza. O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa? Do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz ty. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, które jeszcze nie znasz. Jest kilka tych miejsc, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych miejsc, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych dni, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, na które czekamy. Podobało się? Tak. Jeżeli się podobało, to nawróćmy jeszcze raz nauczycieli, kolegów, przede wszystkim zaproszonych gości za przedstawienie nam, powiedzenie nam, co to tak naprawdę jest miłość, prawda? Nagródźmy ich jeszcze raz.
serdecznie dziękuję gościom, nauczycielom, uczniom, którzy nam czytali dzisiaj, również wszystkim uczniom, którzy wzięli udział dzisiaj w tej uroczystości. Jeszcze raz mam nadzieję, że podobało się następna akcja z cyklu Cała Polska czyta dzieciom w czerwcu. Być może przed czerwcem jeszcze coś uda nam się tutaj zorganizować, ale gdyby nie, to w czerwcu mamy taki tydzień czytania dzieciom, więc wtedy na pewno coś jeszcze zorganizujemy. Miną lata, gwiazdy gasną, fotografie w głowie zasną, gdy nas ludzka złość rozłączy. Ja i tak odnajdę cię, kiedy rozum każe zwątpić. Czekaj, zadrży świecy płomień, bo po drugiej rzeki stronie ja dobrze wiem, tam ogród jest.